Nastały bajkowe czasy dla przedszkolaków w Łęgu Kościelnym. Nowy rok szkolny rozpoczęły w nowo wybudowanym przedszkolu. Powstało nowoczesne, przyjazne, bezpieczne środowisko do nauki i zabawy. Właśnie je otwarto. Te przedszkole było bardzo wyczekiwane, bo wiadomo, że ta społeczność miała przedszkole, tylko że już te standardy, warunki bezpieczeństwa nie były dostosowane do wymogów obecnych. Nadarzyła się taka szansa, że w latach 2022 był wprowadzony ten instrument Polski Ład. Urząd Miasta i Gminy mógł pozyskać środki, które dofinansowały tę inwestycję, dlatego pomysł, tak jak mówiłem wcześniej, ziścił marzenia pomysłodawców. Otwieramy się na potrzeby mieszkańców tych lokalnych, ale też jest zainteresowanie ościennych gmin i wiosek. Jak sami wiecie, społeczność wiejska w liczebność ubożeje, więc takie miejsce zlokalizowane w tej lokalizacji zapewne będą osoby, które będą korzystać z terenu gminy Bielsk, z terenu gminy Zawidz, ale przede wszystkim na pewno nasi mieszkańcy będą korzystać i nie tylko z łęskiego środowiska. Nowe przedszkole to miejsce, na które czekały nie tylko dzieci, ale i rodzice. Przedszkole nam się tu przyda. Mamy nowy budyneczek, nowoczesny. Jest super, naprawdę. Podoba nam się. A córka pierwszy raz do przedszkola? Nie, córka już chodzi trzeci rok do szkoły, do przedszkola, przepraszam. No i jest to jak najbardziej potrzebne, bo ten stary budynek już był wysłużony, a nowy jest na poziomie. Prawda? Jesteś zadowolona, nie? Do tej pory dzieci uczęszczały do starego budynku w Łęgu proboszczowie. I bardzo się cieszymy, że w końcu możemy uczęszczać do nowego budynku, był bardzo potrzebny. No i mamy nadzieję, że będzie wszystko ok i będzie się wszystko dobrze układać. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pewnie, że tak. Czekałyśmy rok. W porównaniu z tym, co było wcześniej, bo my mamy doświadczenie już z przedszkola szkolnego, no to jest po prostu dzień a noc. Także to jest, tu jest super. A tobie co najbardziej się podoba tutaj w przedszkolu? Moja sala. A co jest w niej takiego fajnego? Zabawki pewnie fajne, nie Marysia? Różne rzeczy. Do dyspozycji najmłodszych są w pełni wyposażone sale lekcyjne, kuchnia, ale nie tylko. Mamy piękny, nowoczesny budynek, piękne sale, salę gimnastyczną. Sale, które są przeznaczone dla przedszkolaków, wyposażone są przede wszystkim w łazienki, czego tam nam w starym przedszkolu brakowało. Mamy kompleks ze zmywalnią i z pomieszczeniem do wydawania posiłków. Mamy piękną salę do zajęć ruchowych, gabinety dla poszczególnych specjalistów. No tak, na bardzo duże korytarze, tak? To, czego w tamtym przedszkolu nie mieliśmy. Piękną szatnię, o, jeszcze zapomniałam o szatni, no i oczywiście ten teren wokół przedszkola, który jest, który w niedługim czasie będzie zapełniał się zabawkami na placu zabaw. To, co było dla nas naprawdę wielkim marzeniem, stało się dzisiaj rzeczywistością. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, a uwierzcie mi Państwo, że tych osób było bardzo dużo, którzy wspierali naszą inicjatywę i jeszcze raz bardzo serdecznie im za to dziękuję. Miejsce dostosowane jest dla setki dzieci. Są jeszcze wolne miejsca. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku. W każdej grupie jest nauczyciel oraz pomoc nauczyciela, także mamy nadzieję, że sprostamy wymaganiom rodziców i razem miło i sympatycznie będziemy spędzali ten czas. Na samym budynku nie koniec. W najbliższym czasie powstanie również przy przedszkolu plac zabaw. Tu z panią dyrektor wydzieliliśmy taką strefę bezpieczeństwa w tym miejscu, gdzie odbywały się te uroczystości. Plac jest zabezpieczony, ogrodzony. Natomiast jeśli już chodzi o urządzenia małej architektury, są zamówione. Na pewno nie w takiej ilości, jaką byśmy sobie życzyli, ale sukcesywnie myślę, że to będzie uzupełniane, a znając też społeczność tu lokalną, to na pewno pozyskamy z panią dyrektor wielu darczyńców, którzy ubogacą te miejsce do zabaw dla dzieciaków. Uroczyste otwarcie nowej placówki miało swój wyjątkowy charakter. Było symboliczne wkopanie drzewek przez dzieci, uroczyste przecięcie wstęgi, program artystyczny przygotowany przez przedszkolaków, pamiątkowe medale, ale i zwiedzanie i dobra zabawa, bo od przedszkola wszystko się zaczyna.